Cześć, witam się z Wami w podsumowaniu kolejnego odcinka serialu The Flash. W tamtym tygodniu Flash, jak może pamiętacie, nie przypadł mi do gustu, również Agents of S.H.I.E.L.D. No, nie podobało mi się odcinek z planetą, w tym tygodniu Agents of S.H.I.E.L.D. również niestety w moim mniemaniu nie wypadło najlepiej. Natomiast Flash, powiem Wam, to był chyba mój ulubiony odcinek z tego sezonu póki co. Zanim jednak do niego przejdę, chciałem jeszcze dwa słowa powiedzieć o innych serialach związanych z DC, czyli Arrow i Supergirl, które widziałem ostatnio. Supergirl generalnie nie wiedziałem, czy będę to oglądał, pilot bardzo mi nie przypadł do gustu, ale stwierdziłem, dam szansę. Obejrzałem drugi odcinek i fakt był lepszy, tylko jest tam jedna po prostu dziura, która non-stop jest kopana, a mianowicie jest nią Superman. W tym odcinku zaczynają robić trochę to, co zniechęciło mnie do Gotham, czyli powtarzają o tym, jak to Superman jest ważny w tym świecie. Wiecie, w Gotham non-stop serwowali nam jednego złoczyńcę Batmana za drugim, a tutaj w co trzecim zdaniu w serialu pada słowo Superman. Superman to, tamto, twój kuzyn, ma fortecę w Arktyce i w ogóle jak on przyleciał, to też miał problemy. Po prostu Superman, 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 Superman. Co jeszcze nie byłoby wcale takie złe, gdyby on się jednak w tym serialu pojawił. Mamy gościa, który potrafi poruszać się z ogromną prędkością. Kara w drugim odcinku przekracza prędkość dźwięku latając. Superman jest dużo bardziej doświadczony, więc wiadomo, że na pewno lata dużo szybciej. Czyli odwiedzenie jego kuzynki, jedynej żyjącej osoby z jego rodziny, ale nie tylko z jego rodziny, z jego rasy, z jego planety, zajęłoby mu 2 minuty, mógłby wpaść do niej i wrócić, powstrzymać jeszcze napad na bank, o którym dowiedziałby się wylatując. Natomiast nie zrobił tego od lat. I mimo tego, że dalej istnieje, funkcjonuje i sobie lata. Jeżeli Kara ma w tym odcinku problem z opanowaniem swoich mocy, jak używać swojej siły, wytrzymałości, prędkości, wszystkich swoich atrybutów nie do końca wie, jak używać, no to ma problemy z ogarnięciem kryptońskich mocy, które daje jej żółte słońce na Ziemi. Nie wie, jakie dobrze ich używać, dopiero jej się rozwijają, nie korzystała z nich przez lata. Kto byłby na dobry, żeby jej pokazać, jak tych mocy używać? No, kto mógłby pokazać jej, jak powoli uczyć się, może ktoś, kto miał doświadczenie, wiem, jej koledzy z pracy, to jest najlepsze rozwiązanie. Rozumiecie, to jest po prostu taki dołek, który oni sobie ciągle kopią. Gdyby wspomnieli o Supermanie raz, na początku pierwszego odcinka, że on ją tylko zostawił potem zostałby, no nie wiadomo, co się z nim dzieje. Jeszcze może jakoś by to przeszło, gdyby zrobił, że Superman zniknął, że cokolwiek. Ale w tym momencie, kiedy oni naprawdę co trzecie słowo powtarzają, jaki to Superman jest fajny, jaki on jest super. Natomiast mówię, dla niego przylecenie tutaj, pogadanie z swoją kuzynką, która jest dla niego jednak bardzo ważną osobą, nie planuje tego zrobić, pomóc jej, postawić pierwsze kroki, nauczyć jej trochę o tym, jak korzystać z mocy, które teraz im się pojawiły dzięki żółtemu słońcu i tak dalej. To jest dla mnie taki absurd i tak to kole w oczy, a oni to jeszcze cały czas nam serwują, więc no nie wiem, dla mnie ogromny błąd scenariusza i chyba jeszcze może zobaczę kawałek dalej, ale no to nie jest serial, który mógłbym komuś polecić. W Arrow niestety też bez szału, bo o tyle co tydzień temu uważam, że był najlepszy odcinek w sezonie, a teraz fajnie, że wrzucili Johna Constantine, Matt Ryan chyba nazywa się na aktor, jest bardzo charyzmatyczny i tak dalej, tylko to było tak jakieś niefortunne tego użycie tego bohatera. W flashbackach tam mignął, a w teraźniejszości pojawił się na ile? 5 minut? Cały odcinek był nudny. Stara, która gania, jak się nazywa, siostra Olivera, w tej chwili wypadło Tia, o. Stara, która gania Tię, nie jest to w żaden sposób interesujące. Dochodzimy do tego wyzwalania duszy. Ej, pamiętajcie, to co trzyma jej duszę, łatwo jej nie odda. Jak to nie? Wystarczy, że na skraj wanienki wejdzie Oliver i Laurel i razem ją wyciągną, a w tym czasie John Constantine pokona jednego gościa w 2 sekundy. Gdyby ten odcinek zbudowali, powiedzmy tak, że wstęp jest tylko na zewnątrz, a przez cały odcinek mamy Laurel, Olivera i Konstantina, którzy chodzą po tym takim wymiarze dusz czy coś takiego, szukając duszy właśnie Sary, byłoby to dużo ciekawsze. A w ten sposób fajnie, że się postać pojawiła, ale generalnie meh. Przejdźmy jednak zatem do Flasha i tak jak powiedziałem, ten odcinek zrobił na mnie ogromne wrażenie. Nowy Harrison Wells, który pojawił się z Ziemi 2, stał się moim absolutnym idolem w tej chwili. Jest takim dupkiem, tak ma wszystkich gdzieś generalnie, że już wiem, że to nie może być nikt zły. Na pewno ma jakieś sekrety, ale on na pewno nie będzie złoczyńcą, nie będzie postacią negatywną, dlatego że jest po prostu zbyt wielkim
kutasem, że tak powiem, na to. A jeżeli czytacie komiks, to zwykle takie dupki są dobrymi dupkami, tylko mają duże ego i generalnie nikt ich nie lubi, ale w gruncie rzeczy nigdy nie są źli, chociażby w jedna z moich ulubionych postaci Marvelu, czyli Namor. Złoczyńca tygodnia znowu został całkiem nieźle użyty ze względu na to, że była to właśnie Linda Park z drugiej ziemi, Dr. Light, jeżeli się nie mylę, taka nazwa tej postaci, więc to jakby nie było wymuszone, jak często są ci złoczyńcy tygodnia, miał jakieś ręce i nogi, została wysłana Linda po to, żeby była kimś bliskim w życiu Barry'ego z tej ziemi, więc ma to jakiś taki większy sens niż losowy gość, który pojawia się, żeby go zabić. Także z tej strony znowu serial się bronił. Było dużo więcej Cisco, co jest zawsze na plus i po prostu właśnie a propos tego, co powiedziałem o Harrisonie, chyba najlepszy tekst całego tygodnia, kiedy on mówi: nasz Harrison był generalnie zły, but you're just a dick. I on to mówi w ten sposób, że nie mogłem się nie zaśmiać. Znowu fakt, że jego moc zostaje ujawniona w taki zupełnie bezceremonialny sposób przez Wellsa. Wszystko naprawdę się fajnie zazębia, ten odcinek się naprawdę dobrze oglądało. Randka w ciemno, która na początku myślałem, że będzie gównianą sceną miłosną z CW, przez to znowu, że wrzucili w to Cisco, motyw tej ślepoty, takie coachowanie, tak, trenowanie w czasie randki Cisco, co ma mówić Barry. Wyszło naprawdę tak sprawnie i zgrabnie, że Patty Spivot lubi się nawet jeszcze bardziej. Jedyny zarzut do tego odcinka naprawdę, który mam, to jest ostatnia walka i wymuszone pokazanie nowej mocy Barry'ego, że on musiał zrobić całą masę tych swoich miraży. Ja rozumiem, że oni chcieli, żeby on tą moc w końcu dostał, ale wystarczyło, że okrążyłby Dr. Light i uderzył ją od tyłu w głowę. Wiecie, on jest super szybki, ona nie. I generalnie skończyło się tym, że on zabiegł ją za plecy i walnął ją w głowę, jak ona skupiła się na czymś innym, ale równie dobrze mógł po prostu pobiec. Jakby to wymusili na siłę pokazanie nowej mocy Barry'ego. Dało się to zrobić lepiej, dało się zrobić jakiś inny powód, dla którego nie wiem, miejsce, w którym by walczyli, może byłoby takie, że Barry nie mógłby jej okrążyć, czy na przykład ona byłaby na wyższej pozycji, on nie miałby jak się tam bezpośrednio dostać, musiałby zrobić na początku odwrócenie uwagi, żeby gdzieś biec, wiecie, tego rodzaju rzeczy. Natomiast no, na stacji metra, tak jak mówiłem, mógł po prostu ją okrążyć i uderzyć w tył głowy i miraże nie były potrzebne. No i jeszcze troszeczkę negatywnie muszę powiedzieć, wypadł w tym odcinku Jay Garrick, był trochę taki whiny bitch, że tak powiem. To zupełnie nie pasowało do tego charakteru, chcieli go szybko usunąć, żeby na jego miejsce wszedł nowy Wells, ale to akurat na plus, bo nowego Wellsa lubię. No i pewnie zauważyliście, ci, którzy znają komiksy DC, ja nie, ale akurat to wyłapałem, kiedy Caitlin powiedziała, że nikt z nas nie stałby się zły tylko dlatego, że dostałby moce, nawet by pochodziły od Wellsa, czyli Obarda Thawna tamtego. A jak wiecie, Caitlin jest w komiksach Killer Frost, z tym, że tutaj stawiam na to, że to będzie Caitlin właśnie z drugiej ziemi, bo Barry zaznaczył, że Wells zaznaczył, że ciekawe, kogo następnego wyśle Zoom, prawdopodobnie znowu kogoś, kto tutaj jest związany z twoim życiem, więc to jakby umacnia teorię, że Killer Frost będzie pochodziła z drugiego świata. I ta scena po napisach, kiedy Zoom porwał córkę Wellsa, może sugerować, że Wells stara się teraz pracować dla Zooma, ale to nie miałoby sensu. Ja myślę, że Wells tak naprawdę chce uratować swoją córkę, a generalnie po prostu Barry go nie obchodzi i chce się pozbyć Zooma, jeżeli kosztem Barry'ego, to trudno, no ale tak się tego typu postacie zachowują. Tak czy inaczej, odcinek naprawdę rewelacyjny, jeżeli oni pójdą w tą stronę, wrócenie, on się nazywa Tom, już nie pamiętam jak, aktor, który gra właśnie Wellsa, jest naprawdę rewelacyjny i bardzo się cieszę, że go wrócili i przez to jestem optymistycznie nastawiony do tego, że następne odcinki będą jeszcze lepsze. To całe moje podsumowanie tego Flasha. Do następnego razu. Cześć!